Wiedzcie o tym. Asiu, jesteś działaczką młodej organizacji Nieleni Polska, która organizuje serię tych webinariów. Powiedz może dwa słowa o sobie i o tym, o czym będziesz mówiła. Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Joanna Bójczewska, reprezentuję Nieleni Polska, a jestem świeżo upieczoną absolwentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, dwuletniego kursu rolnictwa ekologicznego. I również od 3 lat, w zasadzie w tej chwili skończyłam prowadzenie małego gospodarstwa ekologicznego pod Krakowem. Uprawiałam warzywa, sprzedawałam je do kooperatywy wawelskiej na targu pietruszkowym, więc mam trochę praktycznych zetknięć z ziemią, ze sobą. I dzisiaj tematem przewodnim będzie agroekologia chłopska. Temat, który jest prawie totalnie nowy w Polsce. Może nie sam temat agroekologii, jako że jako nauka istnieje już ona od lat 30., rozwijana była w latach 70. jako praktyka, ale dzisiaj skupimy się w szczególności na agroekologii chłopskiej jako ruchu społecznym w ramach ruchu suwerenności żywnościowej. I co? Omówimy to jako praktykę suwerenności żywnościowej. Opowiem trochę o tym, jakie to pojęcie i ta koncepcja ma znaczenie na poziomie globalnego zarządzania. I również troszeczkę przybliżę metodologię szkoleń z agroekologii chłopskiej, w ogóle z agroekologii, którą wypracowują już od kilkunastu lat oddolne ruchy społeczne. Tak tytułem wstępu. Ja tu jeszcze odpowiem na techniczne pytanie od publiczności. To, że nie widać innych uczestników, jest w tym wypadku normalne. Można się porozumiewać ze sobą poprzez czat na dole, natomiast przez trwanie całego webinarium będziecie widziały tylko osoby, które są prelegentkami. Pod koniec, jeżeli będziecie chcieli coś powiedzieć, to możemy Was tutaj live włączyć. Super, czyli zaczynamy. Zacznę od tego, że ten temat agroekologii, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, około w 50 slajdach i krótkim urywku filmu, dotarł do mnie, ponieważ z ramienia Nieleni, czyli naszej polskiej platformy suwerenności żywnościowej, pojechałam na dwa główne wydarzenia łączące różne organizacje międzynarodowe, sojusze, przepraszam, muszę podłączyć ładowarkę. Sojusze ruchów społecznych, właśnie w pracy na różnych poziomach globalnym, regionalnym, krajowym, w kierunku zmieniania systemu żywności i przejmowania nad nim kontroli, ponieważ ta kontrola została nam w dużej mierze odebrana w ostatnich 30 latach przez przemysł rolno-spożywczy, przez duże lobby korporacji i koncernów. Więc dwa wydarzenia, o których mówię, to międzynarodowa konferencja La Via Campesina, która odbywa się co 4 lata, a drugie wydarzenie to Scola Campesina, czyli pierwsze międzynarodowe szkolenie z agroekologii chłopskiej i globalnego zarządzania. Odbyło się ono we Włoszech, trwało 2 tygodnie na przełomie września i października i spotkało się na nim 15 reprezentantów organizacji z całego świata, głównie z krajów globalnego południa, organizacji drobnych rolników, zrzeszonych właśnie pod tym banerem suwerenności żywnościowej. Więc teraz, żeby troszeczkę
przybliżyć Wam też wizualnie to, o czym będę mówiła. Udostępnię Wam mój ekran. I powiem tylko, że bardzo długo zajęło mi dojście do takiego wniosku, że ten temat jest dla mnie trudny do przedstawienia. Jest trudny dlatego, że jest złożony, ma wiele poziomów, od właśnie poziomu globalnego zarządzania systemem rolnictwa i żywności do praktyk, czyli do praktyk i technik agroekologicznych i szkoleń, po kwestie organizacji tego, w sumie co my możemy zrobić, takie trochę refleksja na to, no dobrze, ale co się dzieje w Polsce, jakie to ma dla nas znaczenie, czy przyjmujemy tylko jakiś paradygmat z zewnątrz, a nie wypracowujemy nic swojego, czy warto w to włączyć, więc to wszystko jest dosyć żywe i mam nadzieję, że to, co udało mi się na dzisiaj przygotować, przynajmniej przybliży temat, a jak najbardziej zachęcam, żebyście pisali, jeśli coś nie jest jasne, albo jeśli macie pytania, to będzie dla mnie też informacja zwrotna, gdzie się zatrzymać, do czego wrócić i co rozwinąć. Udostępniam ekran. Więc tutaj mamy pierwszy slajd, ja sobie schowam. Mam nadzieję, że tego nie widać. Więc agroekologia, stara wiedza dla nowego systemu. Chciałam troszeczkę powiedzieć o mnie jeszcze, jakby już wspomniałam o reprezentacji Nieleni właśnie w tych dwóch wydarzeniach. Moim celem na dzisiejszy wieczór jest po pierwsze przybliżenie tematu agroekologii, po drugie demokratyzacja wiedzy, ponieważ zostałam wysłana jako jedna osoba z naszej grupy, a zależy nam na tym, żeby i dostęp do informacji, i w ogóle wrażenia, i to doświadczenie było dostępne szerszemu gronu. I też mam przez te dwa lata studiów w EU-u trochę rozeznania tego, co się dzieje w Polsce, również przez współpracę jeszcze w 2015 roku w proteście rolników, współpracę z ICPPC w Stryszowie, więc gdzieś to wszystko się we mnie łączy i mam nadzieję, że będę mogła być takim pryzmatem na zewnątrz. I trochę opowiedziałam właśnie, jak o niej mówić, że to wszystko jest żywe. Jeszcze raz, Wojtku. Czy miałbyś dwa słowa o EU-u powiedzieć dla osób, które może... Jasne. EUL to dwuletni kurs rolnictwa ekologicznego w konwencji Uniwersytetu Ludowego, czyli takiego sposobu uczenia się, w którym stawia się przede wszystkim na taką horyzontalną wymianę wiedzy, na żywe słowo, czyli żywy przekaz, uczenie się od praktyków i uczenie się na bazie własnych doświadczeń. I Ekologiczny Uniwersytet Ludowy znajduje się w Grzybowie, w siedzibie Stowarzyszenia Ziarno. I w tej chwili będzie ruszał kolejny kurs tego kolejny kurs od marca. Więc zachęcam, jeśli ktoś ma w tym kierunku zainteresowanie, to niezwykła okazja, aby przejrzeć spektrum tego, co się dzieje w rolnictwie ekologicznym w Polsce i nauczyć się od najlepszych praktyków. Wracając do agroekologii, tak jak mówiłam, dzisiaj ja przybliżę tą perspektywę ruchów społecznych i takim najbardziej dominującym tutaj przesłaniem jest to, że agroekologia to proces transformacji. To jest wizja na to, jak możemy odejść od kapitalistycznego systemu produkcji żywności, rolnictwa, relacji społecznych, relacji ekonomicznych. To jest wizja osadzona w starej wiedzy, w której jesteśmy otwarci na to, co już wypracowaliśmy przez naukowe sposoby odkrywania tego, jak działają ekosystemy, jak zwiększać produktywność w rolnictwie czy w chowie zwierząt itd. Agroekologia to również sposób na życie i tutaj bardzo mocno ten głos przebijał się dla mnie w szkole kampanii od delegatek z Południowej Ameryki. To widzenie w ziemi społecznej, nie tylko produktywnej funkcji. U nas też przyjęło się mówić matka ziemia, rolnikom bardzo ciężko jest zostawić ziemię, która była wypracowana przez ich ojców. Jest to poczucie
więzi z ziemią, którą jeszcze można poczuć w małych rodzinnych gospodarstwach, na wsi, wśród ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień. Natomiast agroekologia to na pewno alternatywa, tak jak mówiłam, dla systemu, który definiuje żywność, nasze zasoby naturalne, ziemię, lasy, jako towar, jako coś, co można eksploatować bez końca. Są to mechanizmy, które nie działają. I agroekologia to globalne ramy, czyli koncepcja, która pozwala nam na wdrożenie spójnej wizji osadzonej w suwerenności, w koncepcji suwerenności żywnościowej na poziomach legislacyjnych, na poziomach traktatowych, już na globalną skalę, która często jest dla nas nieosiągalna z punktu widzenia bycia po prostu zwykłym śmiertelnikiem, obywatelem, konsumentem, pracownikiem. Agroekologia nie jest czymś totalnie nowym, ani czymś, co stara się zupełnie oddzielić od rolnictwa ekologicznego, rolnictwa organicznego. Tak jak Ramona, która dopiero co w czwartek również miała z nami wykład, mówiła w zeszłym roku na Dobrych Żniwach, że rolnictwo ekologiczne, chłopskie, rodzinne, drobne, to rolnictwo, które od zarania dziejów, od 10 tysięcy lat jakby dostarcza żywności społecznościom, tak naprawdę dzieli więcej dzieli niż je różni, jeśli chodzi o metody pracy z ziemią czy budowanie zamkniętych obiegów. Natomiast jako koncepcja agroekologia jest troszeczkę bardziej otwarta i elastyczna. W porównaniu do rolnictwa ekologicznego nie definiuje się jako system certyfikacji, a zatem jest bardziej otwarta dla tych gospodarstw czy początkujących rolników, których nie stać na certyfikację lub tych, którzy tego nie potrzebują, ponieważ swoje relacje te takie związane już z rynkiem zbytu, ze sprzedażą produktów, z obiegiem produktów, bazują po prostu na zaufaniu i głównie sprzedają w lokalnych społecznościach. Tam często nie potrzeba tego typu gwarancji jak certyfikaty, zwłaszcza, że są to duże obciążenia dla rolników pod kątem biurokratycznym, administracyjnym i też finansowym. I kiedy mówimy o agroekologii, możemy wyróżnić trzy właśnie elementy. Dyscyplinę naukową, która stara się obecnie stworzyć taki integralny proces konsultacyjny w podejściu do problemów produkcji rolnej, czyli uwzględniać praktyków, rolników, badaczy i naukowców oraz strony społeczne. Jest to dyscyplina, która łączy tak naprawdę praktykę polową z eksperymentami laboratoryjnymi w kontekście ekosystemowym. Agroekologia, po prawej stronie widzicie, jest również praktyka. Są to techniki związane z takim świadomym budowaniem agroekosystemu, czyli systemu, który mimikuje naturalny ekosystem w ramach gospodarstwa rolnego, który zwiększa bioróżnorodność, zamyka cykle obiegu różnych pierwiastków, mikroelementów i tworzenie krajobrazu. Jest to również ruch, który u fundamentów ma i taką głęboką ekologię i ochronę środowiska, rozwój wsi i również jakby jest ukierunkowany politycznie. Jest to termin, który funkcjonuje już od lat 20. Został on wykuty przez Bensina dokładnie w 28. I w przeciągu ostatniego stulecia agroekologia właśnie już doszła do momentu, kiedy staje się rozumiana nierozłącznie z suwerennością żywnościową. To jest rozwój ostatnich 10, maksymalnie 15 lat. Suwerenność żywnościowa jako koncepcja wyłoniła się pod koniec lat 90. Więc ta polityczna, holistyczna wersja jakby nakłada się na to wszystko, co już mamy, czyli integrację. Tak, Wojtek.
Jest pytanie, w jaki sposób agroekologia się ma do permakultury? Agroekologia i permakultura czy jest jakaś wymiana między tymi ruchami? Są bardzo podobne w swoim holistycznym podejściu, w dostrzeganiu integralności różnych elementów i rozpatrywaniu ich jako osobnych elementów, ale również w ich relacjach, budowaniu złożonych relacji, które wzmacniają odporność ekosystemu, więc jest dużo spójnego. Natomiast trudno mi jest powiedzieć, to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadaliśmy zresztą Monice Podsiadłej na spotkaniu rolników w wywiadzie, jak ona widzi właśnie relacje między ruchem suwerenności żywnościowej i praktykami agroekologicznymi, a tym ruchem powiedzmy ekowioskowym i permakulturowym, i z jej perspektywy jest bardzo dużo wspólnego. Natomiast w tej chwili nie jestem w stanie przedstawić takiej dogłębnej analizy. Natomiast jeśli chodzi o techniki właśnie zarządzania krajobrazem wiejskim, tworzeniem agrobioróżnorodności, to jest to bardzo podobne. Tworzenie permanentnego, odpornego ekosystemu. Używanie metod bezorkowych, tworzenie podniesionych grządek, tworzenie zalesień śródpolnych i tak dalej. Zadrzewień, przepraszam. To możemy tutaj pominąć. Chociaż tutaj widzicie na tym slajdzie, że agroekologia to odpowiedź na konwencjonalny system produkcji żywności. W zasadzie opiera się na małym zużyciu zasobów z zewnątrz danego gospodarstwa, czy z zewnątrz danego terytorium, na którym ono się znajduje, przy maksymalnym wykorzystaniu różnych współzależności. Również bazuje i docenia tradycyjną wiedzę rolników, chłopów, ale też społeczności rdzennych. Ale chciałabym też tutaj ująć to, że agroekologia jako ruch nie jest jedynym ruchem, który tego typu techniki i tego typu polityka rolnictwa i wizję rolnictwa wspiera. IFOAM, czyli Międzynarodowa Federacja Ruchów dla Rolnictwa Ekologicznego, która działa już od lat 70., jest jedną z nich. Drugą jest na pewno Slow Food, który troszeczkę z innej perspektywy również stara się pokazać społeczeństwu, jak ważną, integralną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulinarnego pełnią drobne gospodarstwa i lokalne uprawy. Tutaj troszeczkę o założeniach agroekologii. To są cytaty właśnie ze Scoli Campasiny od samych uczestników. Agroekologia stosuje ekologiczne zasady w lokalnych systemach rolnictwa. Tutaj warto powiedzieć, że ceni się różnorodność i że nie jest to, nie ma wypracowanych, powiedzmy, praktyk, które w jakiś taki scentralizowany sposób stara się upowszechnić dla każdego ekosystemu. Rozwiązania są wypracowywane lokalnie w danych kontekstach. Zależy od bioróżnorodności zamkniętych odbiegów, promuje odporność ekosystemów i wielofunkcyjność tych ekosystemów i ich usług, i buduje na tradycyjnej wiedzy i innowacji, która jest zdefiniowana przez to, że rolnik, praktyk sam wie najlepiej, jak zdefiniować ten problem, który się dzieje. Tak, Wojtku? Tutaj Anna Sażalska sugeruje, że agroekologia zawiera w sobie zarówno permakulturę, jak i rolnictwo ekologiczne. Mhm. Zgodziłabyś się z takim twierdzeniem? Ja bym się zgodziła. Dla mnie jest to bardzo inkluzywny, szeroki termin, który jednocześnie jest bardzo spójny i klarownie zdefiniowany, jeśli chodzi o wartości. Więc on jest spójny z wartościami permakulturowymi i również z rolnictwem ekologicznym. Ta różnica, którą podałam z systemem certyfikacji, po części też odnosi się do jednej z głównych wartości agroekologii, czyli budowaniem autonomii i autonomicznych lokalnych rynków.
gdzie system certyfikacji jednak jest w tej chwili już systemem globalnym i też jest poddany tym procesom i wpływom handlowych, międzynarodowych traktatów handlowych itd. Też chciałabym czytać te cytaty, które przywiozłam, bo przez nie przebija się głos tych ludzi, których poznałam z różnych zakątków, z Zimbabwe, z Mali, w których ten kontakt z ziemią i poczucie tego, że to nasza ziemia, że jak to, że to, że oczywiście, że mamy prawo uprawiać swoją żywność, oczywiście, że mamy prawo zachowywać swoje nasiona, jest jeszcze bardziej nienaruszona. Agroekologia jako podstawa naszej pracy jest najistotniejsza. Przeciwstawia się agroprzemysłowemu modelowi, który zmienia chłopów i rolników w prostych pracowników. Niszczy nasze nasiona, ziemię, prawa i swobody ruchu. Nasz sposób życia. I ten agri-przemysłowy model nie tylko stara się zmienić chłopów i rolników w prostych pracowników, czy pracowników systemów, w których produkuje się surowiec na eksport, ale też jest troszeczkę, stara się to przykryć taką narracją, że tak naprawdę to ci chłopi, ci rolnicy w zapadłych zakątkach wsi, to są tak naprawdę tylko do modernizacji, mogą się stać przedsiębiorcami rolnymi, mamy dla nich rozwiązanie. Więc to nie jest to, czego ludzie, którzy potrafią uprawiać swoją żywność, chcą. Przede wszystkim potrafią uprawiać dla siebie, potrafią uprawiać dla swoich społeczności i jeśli tylko nie są hamowani zbyt restrykcyjnymi przepisami, takie jak panują u nas w Polsce, narzucone przez NEPID dla przetwórstwa, narzucone przez system podatkowy dla działalności rolnej, takiej już towarowej, to są w stanie naprawdę produkować świetnej jakości żywność. I w czym sedno tych różnic? I tutaj chciałabym odnieść się do troszeczkę może uproszczonego spojrzenia na dwa projekty rolnictwa, dwa globalne projekty rolnictwa. Jeden nazwijmy sobie teraz na potrzeby robocze agroekologią, a drugi rolnictwem przemysłowym. Jest wiele mitów, które zostało już obalonych, związanych z tym, że rolnictwo przemysłowe może wyżywić świat i jest jedyną opcją, żeby wyżywić świat i zapobiec głodowi. Otóż okazuje się, że ogromna ilość wyprodukowanej żywności jest marnowana, ogromna ilość upraw w rolnictwie przemysłowym jest produkowana na cele przemysłowe, na biopaliwa i inne cele. I dużą różnicą jest między innymi to, jakie te dwa systemy mają wpływ na zmiany klimatyczne. I tutaj bardzo piękny obrazek też takiego sojuszu La Via Campesina i Grain. 70% żywności spożywanej na świecie pochodzi od... Tak? Chciałbym się dopytać a propos tych różnic, bo jest dużo już badań i opracowań na temat rolnictwa przemysłowego i tego, w jaki sposób ono niszczy środowisko, wyjaławia ziemię, ile emisji powoduje do atmosfery. Pytanie, czy są jakieś dane i badania na temat właśnie agroekologii, w jaki sposób się szacuje te, ile ziemi jest wykorzystywane, w jaki sposób i jakie są tego konsekwencje? Mhm. Czy są takie dane? Tak, w późniejszym slajdzie się też odniosę do takiego najnowszego badania z Europy, z Wielkiej Brytanii pod tytułem Small Matters.
które na bazie ankiety wśród 69 gospodarstw agroekologicznych, zdefiniowanych właśnie przez tą małą skalę, zamknięte obiegi, maksymalnie 20 hektarów, hektarową powierzchnię, dowodzi tego, że tak naprawdę te gospodarstwa nie tylko w zasadzie mają większe plony na hektar, ale również spełniają o wiele więcej funkcji od ekologicznych przez społeczne i ekonomiczne. Więc to jeszcze do tego wrócę. Natomiast sytuacja z tą statystyką 70% żywności pochodzi, to może przewinę, 70% żywności na świecie spożywanej przez społeczeństwo pochodzi od drobnych rolników. Przepraszam, tam błąd gramatyczny. To jest statystyka, która jest troszeczkę bardziej prawdziwa dla globalnego południa. W Europie nie mam dokładnie na ten moment takich badań. Wiemy, że w samej Unii ponad 50% tego potencjału tej żywności produkowanej jest w trzech krajach. We Włoszech, w Rumunii, w Polsce. Przepraszam, większość, 50% gospodarstw, tych drobnych gospodarstw znajduje się właśnie w tych trzech krajach. Natomiast jeśli chodzi o liczbę małych wytwórców żywności, tutaj mowa o różnych grupach zawodowych, o chłopach, o ludnościach rdzennych, o pasterzach, o koczownikach. Jest ich ponad 2,5 miliarda, więc w skali globalnej jest to bardzo duża liczba. Są ciekawe statystyki, które mówią o tym, że bardzo duża liczba tych głodujących to są też ci, którzy właśnie mogliby tą żywność dla siebie wytwarzać, bo żyją na terenach wiejskich i często to są ludzie, którzy właśnie produkują żywność, ale nie produkują jej na własne potrzeby, tylko są gdzieś zatrudnieni albo produkują na eksport. A czy mogłabyś skomentować to słowo modernizację tutaj, no bo tutaj trochę mam takie wrażenie, że być może wkładamy w usta tych rolników globalnych takie słowa, nie chcemy być modernizowani, ale chyba warto sprecyzować, co ta modernizacja tak naprawdę znaczy, no bo czy to znaczy, że wszyscy mają wykonywać dalej ręcznie wszystkie prace, czy no właśnie, żeby nie popadać tutaj w taki jakiś nadmierny puryzm czy tradycjonalizm. Tak, super, dzięki, bardzo ważne pytanie. To tylko się do dwóch kwestii odniosę, żeby one mogą być rozwinięte gdzieś indziej. Jedna to jest właśnie kwestia technologii i używania technologii, a druga kwestia to jest decyzyjności, tego, że społeczności i ludzie mogą decydować o tym, w jaki sposób chcą wprowadzać własne innowacje. Jeśli chodzi o technologię, to jak najbardziej to nie chodzi o to, żebyśmy dalej z tą motyczką uprawiali małe przestrzenie w niewydajny sposób, ponieważ w tej chwili mamy dostęp do bardzo ekologicznych form technologii rolnej. I jest wiele oddolnych inicjatyw, takich jak na przykład Farm Hack w Anglii, czy we Francji Atelier Paysan. Są to inicjatywy, które właśnie produkują własne maszyny na potrzeby dostosowane do tej ekonomii małej skali i do zamkniętych obiegów ekosystemowych. Jeśli chodzi o tą decyzyjność, to bardzo ciekawym przykładem tego, że jak wygląda dynamika tego, że przychodzi program rozwojowy czy program kredytowy i oferuje tutaj ten kierunek rozwoju, modernizację, mechanizację, jest przykład czegoś, co się nazywa Citizens Juries. To był projekt, który na początku lat po 2000 roku został przeprowadzony w stanie Andhra Pradesh w Indiach i tam to był okres, kiedy nagle w Stanach i w Kanadzie, w krajach globalnej północy okazało się, że nie opłaca się już uprawiać żywności ekologicznej u siebie,
taniej będzie taniej będzie stworzyć te systemy upraw ekologicznych w krajach rozwijających się, tudzież trzeciego świata, i eksportować je z powrotem na rynki rodzime. No i z tą właśnie modernizacją przyszły różne programy rozwojowe do rolników z Andhra Pradesh. W każdym razie Citizens Jury to jest próba stworzenia takiego jakby takiej ławy sądowniczej złożonej z kilkunastu, chyba z 20 osób z lokalnej społeczności, gdzie wysłuchują oni przez 5 dni, to był taki właśnie projekt, to są właśnie rolnicy, mieszkańcy wsi, wysłuchują różnych głosów, wysłuchują ekspertów z firm nasienniczych, z firm agrochemicznych, z agencji rozwojowej, z NGO-sów, lokalnego administratora, lokalnych polityków, swojego własnego lidera i tak dalej. I na koniec tego podejmują decyzję, czy model, który jest im oferowany, im odpowiada. I okazuje się, że coś z niego biorą, czegoś nie biorą, więc nie jest to, tak jak dobrze zauważyłeś, nie jest to czarno-białe. Natomiast wybór akurat tamtej społeczności, co bardzo ładnie pokazuje film dokumentalny dostępny na YouTube, jest w tym, że tak naprawdę chcą produkować żywność dla siebie. Nie chcą jej produkować na eksport i być uwikłanymi w bardzo długie łańcuchy rynkowe, tylko chcą przede wszystkim zapewnić swoje zapotrzebowanie na żywność. Też podam link. Za jakiś czas na naszej stronie Mileni już stworzymy większą bazę materiałów odnośnie agroekologii. Teraz robimy różne tłumaczenia, ale tam się też link do tego Citizens Jury znajdzie. Bardzo ciekawy projekt. I też jeśli chodzi właśnie o to znaczenie drobnych gospodarstw i tego, jak agroekologia jednak stawia je jako rozwiązanie, nie tylko drobnych, ale właśnie tych, które stawiają przede wszystkim cele ekosystemowe w centrum swoich operacji. To jest, tutaj też jest cytat, że Polska zanim weszła do Unii Europejskiej, ja w zasadzie była obligowana prawie do zmniejszenia liczby gospodarstw rolnych o 1 000 000. I to są dane, które Jadwiga Opata z ICPPC naświetlała już właśnie po roku 2000. I to są dane, które tak naprawdę figurują w międzynarodowej literaturze, bo dopiero co się na takie coś, na taki odnośnik do Polski wpadłam. I właśnie zależności między skalą gospodarstwa, jego produktywnością były już udowodnione w latach 50. W wielu krajach gospodarstwa, które posiadają mniej niż połowę ziem, czyli to nie są te wielkoobszarowe gospodarstwa, produkują większą część żywności. I tak jak wspominałam o tym raporcie A Matter of Scale z Anglii, bardzo ciekawa inicjatywa Rebeki Loughton. Gospodarstwa agroekologiczne, nie tylko te certyfikowane, tylko właśnie te przyjmujące, integrujące tradycyjne metody uprawy z nowymi systemami docierania do odbiorców żywności, przetwórstwa, zdają się wychodzić lepiej w tym, jakie mają płody rolne. I troszeczkę już o tym mówiłam. Muszę sobie tylko wziąć ściągę, żeby powiedzieć to dosyć składnie. Więc chciałam naświetlić to, jakie są te dominujące paradygmaty rolnictwa na świecie, czym się charakteryzują. Więc jeden paradygmat jest zdefiniowany przez instytucje rynkowe, globalnego handlu, instytucje międzynarodowego zarządzania, takie jak ONZ czy FAO, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu, traktaty, międzynarodowe umowy handlowe, FTC i tak dalej. Drugi system to ten, o który walczą teraz oddolne ruchy. To jest system zdefiniowany przez samych praktyków, przez drobnych rolników, społeczności wiejskie. I różnica między tymi systemami polega i zawiązuje się w dwóch rzeczach. Jedna to w tym, że ten pierwszy paradygmat opiera się na jest definiowany przez bezpieczeństwo żywnościowe, ten drugi przez suwerenność żywnościową. Suwerenność jest odpowiedzią na bezpieczeństwo żywnościowe. Stara się pokazać, że musimy o wiele bardziej holistycznie podejść i że
stara się przywrócić nam w ogóle poczucie tego, że mamy prawo do definiowania naszego systemu żywności. A druga różnica to ta, że żywność definiowana jest jako towar, a żywność definiowana jako integralne prawo człowieka. I wrócę jeszcze tutaj do tego, bo chciałabym to troszeczkę rozwinąć. W tym pierwszym modelu mamy do czynienia z orientacją na zysk, z utowarowaniem żywności, z tym, że lekarstwem na wszystkie problemy związane z kryzysem żywności, z głodem jest pakiet techniczny i agrochemia. Jest to globalna wizja małej liczby, dość małej liczby udziałowców i jest to dość ekonomiczne podejście do produkcji żywności, które osadzone jest głównie w statystycznej dokumentacji. Odżywczość żywności jest definiowana w jej kaloryczności, czyli nie w tym, czy zaspokaja nasze kulturowe potrzeby, nasze potrzeby zdrowotne, tylko czy dostarcza nam, tak jak dla maszyny, wystarczająco pożywienia, żeby kontynuować nasz dzienny żywot. Jest ona oparta na linearnym systemie produkcji, standardyzacji, ujednolicaniu żywności, centralizacji, kontroli i ekspansji globalnego rynku i w esencji jest oparta na kapitalistycznym modelu produkcji i eksploatacji natury. I tutaj cytat od Amidou, przyjaciela z Mali, który reprezentował rolników z Kola Campesina, był pierwszy raz w Europie, powiedział, w ogóle dziwił się, co my jemy, bo zwłaszcza we Włoszech to jedzenie było niby takie niesamowite, a ci wszyscy nasi uczestnicy i z Indonezji, i z Afryki, i z Południowej Ameryki nie mogli przełknąć ani makaronów, ani zup. I on powiedział, w Mali jedzenie nie znaczy tylko napełnić żołądek, jeśli zjadłeś i nie pomaga to twojemu ciału, to tak naprawdę nie zjadłeś. I naprawdę to, w jaki sposób ci rolnicy się wyrażali o żywności, o nasionach, to był ten krok do tyłu, który my musimy zrobić do przodu. I teraz jeśli chodzi o ten drugi paradygmat drobnych rolników, oparty na suwerenności żywnościowej, na rolnictwie ekologicznym i agroekologii, jest to wizja, która powstaje oddolnie. I jeśli ktoś miał okazję posłuchać o La Via Campesina w innym webinarze, opowiadałam, że formy wypracowywania tej wizji oparte są na konsensusie, na naprawdę na bardzo demokratycznych procesach uwspólniania wartości i strategii. Jest to holistyczne podejście, które bierze pod uwagę aspekty społeczne, ekonomiczne, polityczne, również duchowe. Mówi się o kwestii czucia ziemi. Nie ignoruje się tego, jak rdzenne kosmologie odnoszą się do ziemi. Tutaj przykładem dla mnie dobrym też jest, jak przyjaciele z Indonezji na Skoli Campesina mówili, że mimo, że Indonezja jest tak wieloreligijnym społeczeństwem, to gdy przychodzi na przykład do ofiarowywania, czy jakby to powiedzieć, na uświęcania na przykład pierwszych zabiegów użyźniających przed rozpoczęciem sezonu, to każdy się modli w swoim nurcie, w swojej modlitwie, no ale jednak ten element duchowości jest mocno zachowany, jest bardzo integralny dla tego, jak oni patrzą na to, co robią. Ja mam takie pytanko. Mhm. Czy mogłabyś te dwa dominujące projekty rolnictwa odnieść do sytuacji w Polsce? Bo ja mam wrażenie, że tutaj jest, może być duża grupa osób, która tak wpada pomiędzy tymi dwoma, która ani nie jest jeszcze tak zmodernizowana i tak nie są to wysoce zmechanizowani obszarnicy, duże przedsiębiorstwa,
jak to widać w niektórych zachodnich krajach, ani nie są to osoby, które by mówiły takim językiem jakby suwerenności żywnościowej, czy ruchów chłopskich, czy czucia ziemi. Mam wrażenie, że gdzieś pomiędzy tutaj tymi dwoma ekstremami mogłoby się plasować wiele rolników w Polsce. Myślę, że masz rację. Na spotkaniu rolników 2 tygodnie temu w Grzybowie, spotkaniu Nieleni, myślę, że to spektrum było już w jakiś sposób odzwierciedlone, bo mieliśmy wielkoobszarowych rolników, mocno zmechanizowanych, konwencjonalnych. Mieliśmy, powiedzmy, rolników permakulturowych, którzy te swoje praktyki gdzieś zakotwiczają w takim świadomym rozumieniu etycznego podejścia do innych istot żywych, do sprawiedliwego dzielenia się tym, co powstaje z ziemi, z różnymi uczestnikami tych procesów. Więc jest całe spektrum. To wydaje mi się, ja chyba nie mam dobrym wstępem do tego jest komiks Kryzys Żywnościowy. Tam jest trochę opisany co się stało w Polsce i w jakim kierunku idziemy. Również ostatnio został wydany raport, może mi pomożesz Wojtku, przez Fundację Wspomagania Wsi, prognozy polskiego rolnictwa, czy jakiegoś tak podobny tytuł, w tej chwili zapomniałam. Więc postaram się zaraz wkleić linka tutaj w czacie. To by było super. Więc myślę, że mamy równolegle ten taki konwencjonalny ruch, który jest mocno, na który mocny wpływ ma wspólna polityka rolna, system dotacji, a z drugiej strony mamy bardzo ciekawą mikroprzedsiębiorczość na wsi, ludzi, którzy przenoszą swoje doświadczenia zbudowania trwałych, wydajnych mikroekonomii w systemie produkcji żywności. To są bardzo ciekawe inicjatywy, można o nich posłuchać na dobrych żniwach, więc jest cały przekrój. Również pojawiają się duże gospodarstwa ekologiczne. Mamy w Polsce jedno z największych gospodarstw biodynamicznych w Europie. Pewnie Agnieszka by mi pomogła, bo jak się... Juchowo, w Juchowie. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, ale jakby nie, w tej chwili nie mam pod ręką jakichś danych, żeby wam przybliżyć. Ale tutaj ten dialog pomiędzy aktorami sektora prywatnego i przedstawicielami korporacji, a właśnie przedstawicielami oddolnych ruchów, właśnie w tych przestrzeniach dialogu przy FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Żywności i Rolnictwa, czy przy Światowej Organizacji Handlu, przy innych organizacjach i traktatach. Właśnie to nie chcemy waszej modernizacji, nie chcemy, żebyście nam mówili, co mamy zrobić. Wiemy, że jesteśmy w stanie wyprodukować żywność. Jesteśmy w stanie budować rynki. W zasadzie 80% żywności, która przepływa do rąk już konsumentów, przepływa przez lokalne rynki. Te rynki są, i to usłyszeliśmy właściwie, jak byliśmy w FAO, od urzędników, że oni wiedzą o tym, że są sprawdzone alternatywne systemy dystrybucji żywności, chociażby takie jak rolnictwo wspierane społecznie. To już jest ogromny ruch na całym świecie, prawdopodobnie zrzeszający ileś milionów ludzi. Oni nie mają statystyk dlatego i dopóki nie mają statystyk i nie mogą dowieść w zasadzie w ten taki empiryczny, naukowy, statystyczny sposób, że te systemy sprawdzają się lepiej niż te systemy globalne. Niestety, ale w takich w ryneczkach, na bazarach, na targowiskach wiele transakcji nie jest dokumentowanych, a to, co przepływa przez supermarkety i przez globalny przemysł jednak jest jakoś liczbowo analizowane. I tutaj taki slajd, który pokazuje, ile różnych organizacji w ogóle jest zaangażowanych w globalne zarządzanie rolnictwem i żywnością.
I chyba zanim przejdę do tego, o czym jest, chyba muszę się zresztą streszczać, w zasadzie co wnosi agroekologia chłopska, to tylko takie mała powtórka z suwerenności żywnościowej, że koncepcja istnieje już od 1996 roku, powstała podczas i w odzewie na światowy szczyt żywności, gdzie mowa była właśnie o bezpieczeństwie żywnościowym, a coraz bardziej intensywna stawała się prywatyzacja zasobów naturalnych na wsi w krajach globalnego południa i to było bardzo niepokojące. Wtedy powstała ta koncepcja jednak umacniania autonomii i samorealizacji tej produkcji żywności. Sześć zasad suwerenności żywnościowej, jak dla mnie chyba najbardziej istotna kwestia w kontekście tego webinarium jest to, że suwerenność żywnościowa wspiera proces przekazywania wiedzy i umiejętności między pokoleniami rolników, wspiera sposoby produkcji i dystrybucji żywności, które dbają o środowisko naturalne. Od czasu, kiedy powstała koncepcja suwerenności żywnościowej, mieliśmy bardzo krytyczne momenty w systemie żywności. Po pierwsze, od 2007 roku w niektórych miejscach na świecie trwa kryzys żywnościowy. Właśnie jedna z uczestniczek z Coli, Suhulele z Zimbabwe, mówiła, że właśnie w 2007 roku, kiedy w zasadzie nagle zniknęło jedzenie z lokalnych sklepów, i rolnicy musieli się o wiele bardziej sprężyć, żeby zabezpieczyć dostęp do żywności, nagle zaczęto odtwarzać stare odmiany roślin. Zaczęto szukać tych rodzimych nasion. Więc to te kryzysy, które zachodzą, one się nakładają na siebie. Kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności, zanikania wielu starych odmian, zanikania wielu ras zwierząt. Kryzys demokracji, partycypacji, czyli tego, że mamy, tak wydaje się, że mamy demokrację taką, wszystkie kraje definiują się jako demokratyczne, ale tak naprawdę dostęp do tych procesów decyzyjnych i politycznych na szczeblu globalnym, żeby mieć wpływ na tą politykę żywności i rolnictwa, jest bardzo trudny. To są skomplikowane procesy, prawie jak takie hafty, można by powiedzieć, już nie mówiąc o liczbie dokumentów i próbach ich przełożenia na konteksty krajowe, tłumaczeń. No, niesamowity projekt. I Anita Idel, która co roku prawie bywa na dobrych żniwach w Grzybowie, mówi bardzo jasno. Ona uczestniczyła w takich badaniach, chyba trwały 5 lat, były sponsorowane i inicjowane przez tak naprawdę nie tylko i Bank Światowy, i Światową Organizację Handlu, i FAO. To były badania właśnie nad tym, w jakim kierunku powinniśmy iść w celu zabezpieczenia produkcji żywności w kontekście zmian klimatycznych. I ten raport pokazał, że musimy jakby stawiać na małe gospodarstwa, na agroekologię, tradycyjne metody. Anita mówi, że nie możemy już rehabilitować tego systemu, który mamy, tego systemu kapitalistycznego. Musimy całkowicie odejść od niego i postawić na inne wartości. Jeżeli będziemy go rehabilitować i łączyć produkcję dla zysku z zysk sam sobie nie jest dobry, jakby wiadomo, jesteśmy w ekonomii monetarnej i funkcjonujemy w świecie pieniądza, ale chodzi o to, żeby zysk nie definiował tego, jakie obieramy sobie cele w produkcji. I przemysłowy system żywności jest... Coś chciałeś powiedzieć? Czy będziesz się jeszcze, będziesz rozwijała jeszcze temat tego aspektu chłopskiego? Tak. Agroekologii? Tak, w zasadzie to już teraz może tak szybciej przerzucę. Przemysłowy system żywności jest główną przyczyną licznych kryzysów. Umowy o wolnym handlu i korporacyjne porozumienia inwestycyjne sprawiają, że
tracimy dostęp do ziemi i do żywności, powodują dalsze pogłębianie się wielu problemów. To jeżeli będziecie chcieli, możecie do tego wrócić. Myślę, że jeżeli jesteście na tym webinarium, to na pewno jest dla Was oczywiste wiele z problemów, do których przyczynia się model agribiznesu, od tych właśnie kwestii społecznych, nierówności i sprawiedliwości, po wysokie eksploatowanie nieodnawialnych źródeł energii, produkcję niezdrowej żywności, przyczynianie się do chorób żywieniowych, od otyłości przez inne choroby immunologiczne, alergie. I teraz za chwilkę właśnie dotrę do tego punktu, gdzie będziemy mówić o agroekologii chłopskiej. Natomiast tutaj jeszcze, co wynika z tego, że znajdujemy się w takiej sytuacji wielu nawarstwionych na siebie kryzysów. W zasadzie tak na co dzień pewnie nawet się nad nimi nie zastanawiamy, nie są dla nas widoczne. Kryzys wody, właśnie zmiany klimatyczne, podnoszenie się temperatury, spadanie plonów, utrata gleby, żyznej gleby. W Anglii przewidziane jest jeszcze 100 lat tego, że ta gleba będzie mogła w ogóle cokolwiek z siebie dać. Więc FAO przy ONZ-cie, czyli ten departament od spraw wyżywienia i rolnictwa, od 2014 roku zaczął organizować fora czy sympozja, na których zgromadzali się naukowcy, przedstawiciele rządowi, ministrowie rolnictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych i również powoli ruchów społecznych, w celu właśnie zobaczenia, jak po tym, jak ten raport już stał się oczywisty, musimy iść w kierunku bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa, to w takim razie w jakim kierunku idziemy. I powstał właśnie cały szereg tych spotkań. FAO w tej chwili ma bardzo ciekawą stronę, na której można zdobyć wiedzę o agroekologii, ma różnego rodzaju studia przypadków, ma zdefiniowane 10 elementów agroekologii, które charakteryzują to nowe podejście. I tak jak tu jest napisane, wprowadzamy agroekologię do katedry zielonej rewolucji, co nie jest szybki proces, to nie tylko są zmiany takie legislacyjne czy ustawodawcze na poziomie międzynarodowym, ale to są też zmiany kulturowe wewnątrz samej organizacji ONZ-u. To jest zmiana sposobu mówienia, zmiana sposobu myślenia dla tych urzędników. Oni sami mówili, że to jest proces i to powoli się zmienia. W tych kontaktach, które my mieliśmy z nimi i co nam przedstawiali podczas wizyty w ONZ-cie, mówili, że i w zasadzie czuć było od nich rozumienie potrzeby dialogu ze stroną społeczną, natomiast jest na nich nadal bardzo duża presja ze strony donorów, różnego rodzaju prywatnych fundatorów ich projektów, które właśnie finansują projekty zapobiegające głodowi, projekty wspomagające odżywczość jedzenia itd., itd. Agroekologia chłopska. I co? W odzewie na te sympozja na skalę... A, i tutaj jeszcze ciekawa informacja właśnie o tych sympozjach. Dlaczego one nie są wystarczające dla ruchów społecznych? Dlatego, że temat GMO w ogóle nie mógł być poruszony. Kwestie naruszania praw człowieka, na przykład w systemach przemysłowej produkcji żywności, nie mogły być poruszone. I w zasadzie od 2007 roku, czyli od kryzysu żywnościowego, również powstał sojusz różnych organizacji, które monitorują wykroczenia w kwestii praw człowieka do żywności w różnych krajach świata. To są i kwestie kryminalizacji rolników, i kwestie wyludniania, i kwestie zagrabiania zasobów naturalnych przez na przykład firmy kopalniane i tak dalej. Więc jest już jeden system monitoringu, jest ten system tutaj instytucyjny i jeśli chodzi o, chcemy agroekologii,
jest to kierunek, który przybieramy, ale ruchy społeczne typu właśnie La Via Campesina, ten szerszy ruch różnych sojuszów Mieleni, Suwerenności Żywnościowej, mówią, to nie wystarczy. My chcemy, żeby agroekologia była zdefiniowana przez samych praktyków, przez ludzi, którzy zajmują się ziemią, a nie odgórne koncepcje o tym, jaka ona powinna być, ponieważ znowu wyjdziemy w model, gdzie będziemy tylko realizować schematy rządów, tak? Więc w odzewie na to sympozjum w Rzymie po 2014 roku odbyło się w 2015 roku Forum Agroekologii Ruchu Mieleni w Mali. W 2007 roku w Mali we wsi Mieleni było pierwsze forum suwerenności żywnościowej, a w 2015 agroekologii i wtedy powstała deklaracja agroekologii, która jest odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób zmienić, naprawić nasz system żywności, jak polepszyć życie na obszarach wiejskich, które zostały już w wielu miejscach na świecie doszczętnie zniszczone przez rolnictwo przemysłowe. W Stanach na północy są na przykład pustynie żywnościowe, gdzie ludzie muszą jeździć po 100 kilometrów do najbliższego sklepu, żeby dostać żywność czy lokalną, czy ekologiczną. Podobne ubóstwo żywnościowe jest problemem wielu obszarów miejskich. Więc agroekologia to nie jest rozwiązanie tylko i nie odpowiada tylko na problemy wsi, ale również na problemy i wyzwania stojące przed coraz bardziej urbanizowanym społeczeństwem w wielu krajach i w miastach. I tak jak już widzicie sami z tego, że istnieje ta koncepcja agroekologii, już nie mówię o tym, że jest koncepcja naukowa, że są różne koncepcje w zależności w jakiej danej geografii się poruszamy. Nie chciałabym, żeby tutaj to wybrzmiało, że jest tylko jedna agroekologia chłopska, ale ta agroekologia chłopska to jest prawdziwa potyczka polityczna. I tak jak Michelle Pimbert z Centrum Agroekologii w Anglii mówi, że ta koncepcja agroekologii stara się wyjść naprzeciw przeświadczeniu, że drobni rolnicy czy wytwórcy nie są w stanie wytworzyć wystarczającej żywności dla wyżywienia społeczeństw w przyszłości. Otóż ruchy społeczne mówią, że są. Tak samo Ramona z Ecoruralis jakby akcentuje, że rządy tak naprawdę często nie mają wglądu w realia tego, co jest możliwe i że ponieważ są wystawione na lobby przemysłu rolno-spożywczego, to tak definiują również spożytkowanie swoich środków publicznych. I teraz przyszłabym może do takiego omówienia filarów i zasad agroekologii. Jest godzina 21, więc mamy pół godziny. Ja mam jeszcze trochę slajdów, ale myślę, że się streszczymy i zamkniemy to jeszcze z czasem na dyskusję. I cały czas zachęcam wszystkich, żeby zadawać pytania. W każdej chwili możecie kliknąć tutaj na Q i A, guzik na dole i zadać pytanie odnośnie tego, o czym Joanna właśnie mówi. Bardzo do tego zachęcamy. Chciałabym, czy widzicie teraz mój ekran, bo i tak widać dobrze? Mam nadzieję, że pójdzie, bo chciałam na chwileczkę puścić filmik właśnie z Forum Agroekologii w Mali i tylko wypowiedź, to dosłownie do minuty, Andrea Ferrante, który jest jednym z takich największych działaczy w tej chwili na rzecz agroekologii chłopskiej. La definition de ces options doit revenir aux communautés paysannes. Industrial agriculture is there, it's very strong, very good lobby, very well organized. All the public policy is for that. Common agriculture policy is something like 55 billion euro per year. I mean, all those 55 billion. Czy słychać to? Nie ma, tak? Wojtek, nie słychać? It's not an easy task to build. Nie słychać? Trochę chyba siadło łącze, bo z dużym opóźnieniem przyszły obrazy. W takim razie nie będę na to czasu zajmować, natomiast możecie sobie na YouTube obejrzeć, jest 25-minutowy filmik i daje bardzo dobrze
uzupełni Wam to, co ja dzisiaj już opowiedziałam. Więc jeśli chodzi o filary i zasady agroekologii, tak jak już było powiedziane na samym początkiem, jest to sposób życia, jest to język natury i ceni ono różnorodność kultur i tego, jak różne kultury definiują sobie swoje więzi i swoje relacje z ziemią. Są to zasady, są to praktyki rolnictwa ekologicznego, oparte na wspomaganiu życia w glebie, recyklingu składników odżywczych, zmniejszaniu właśnie tych nakładów zewnętrznych, tworzeniu agrobioróżnorodności. Taką ważną koncepcją jest koncepcja terytoriów, czyli nie patrzymy tylko na jednostkę samego gospodarstwa, tylko myślimy o tym, jak to gospodarstwo usytuowane jest w relacji z zasobami wspólnymi w lokalnym kontekście i tego, że lokalne społeczności mają prawo do definiowania tego, jak z tych zasobów wspólnych, czy to lasów, czy wody, czy ziem nieprzeznaczonych pod uprawę, tylko właśnie pod bioróżnorodność, jak będą z nich, jak będą nimi gospodarować i też jak będą rozwiązywać same konflikty w związku z tym zagospodarowaniem. Agroekologia rozpoznaje też, że mamy różne typy wiedzy, więc tutaj stara się trochę wyrównać na przykład taką nierówność, która powstała przez dominujący paradygmat naukowy w XX wieku, który mówi, że mamy ekspertów i to są eksperci, którzy na bazie badań empirycznych stwierdzają takie, takie fakty. Otóż jest jeszcze cały obszar wiedzy doświadczalnej, która uwzględnia czucie, zmysły, obserwacje i w tradycyjnych społeczeństwach w zasadzie nie można było się nauczyć robienia czegoś tak, jak my dzisiaj mamy dostęp do książek i zaczynamy od tworzenia mapy kognitywnej i przyswajania w zasadzie koncepcyjnego tego, jak z czym mamy w ogóle do czynienia. Nie, to są proste i praktyczne podejścia, wypracowane w zasadzie rolnictwo. To jest taki prapoczątek nauki, jakby nie było. To było pierwsze podejście w ludzkości do systematycznego uporządkowania i wpływania na tą rzeczywistość materialną, ekosystemową. Kiedy rolnicy zaczęli w zasadzie, w angielsku to jest horticulture, czyli to jest jeszcze to takie rolnictwo z motyczką ręczne przed wprowadzeniem wołu i zwierząt pociągowych. Jakby to kobiety w ogóle zajmowały się dobieraniem i selekcjonowaniem nasion i zachowaniem tych, które rodziły największe, najbardziej okazałe plony. W każdym razie ta kwestia wiedzy jest tutaj bardzo ważna, ponieważ chcemy wrócić do praktyki, chcemy wrócić do doświadczenia, chcemy je na nowo przewartościować. Rodziny, społeczności, kolektywy, organizacje, ruchy społeczne są żyzną glebią, na której rozkwita agroekologia. I tutaj jeśli chodzi o samoorganizację i samostanowienie, o budowanie, o wzmacnianie lokalnych społeczności w tym, żeby miały liderów, którzy mogą zainspirować, mogą właśnie tworzyć i inicjować przestrzenie do wspólnego dialogu, jest też bardzo ważne. Istotą naszej wizji kosmosu jest niezbędna równowaga pomiędzy naturą a wszechświatem, to już też mówiliśmy o tym. Autonomia, też o tym już było wspominane, więc tylko przelecę. Ale tutaj też chodzi o tworzenie tych lokalnych rynków, o dzielenie ryzyka i korzyści wynikających z produkcji żywności na lokalne potrzeby pomiędzy tymi, którzy ją spożywają i mogą się zajmować czymś innym, ponieważ nie muszą sami tej żywności produkować, a tymi, którzy zajmują się tym na co dzień. Agroekologia jest polityczna, wymaga od nas zakwestionowania i przekształcenia struktur władzy w społeczeństwie. Tutaj to jest bardzo istotna kwestia dotycząca patentowania nasion i innych form życia, zawłaszczania wiedzy rdzennych narodów, komercjalizacji tej wiedzy, tworzenia z tego trochę takiej fetyszyzacji czasem. Po prostu chodzi o to, że
to jest wiedza nas wszystkich. Wiedza, którą tworzą badacze, jest też nasza. Wiedza, którą mają rolnicy, jest też nasza. Dopiero jak spojrzymy na to, że wiedza jest naszym kolektywnym dorobkiem wielu pokoleń i że ewoluuje i dzielimy się nią w taki bardzo synchroniczny, równoległy, spontaniczny sposób, że jest tym dobrym wspólnym, takim podstawowym dobrym wspólnym, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, halo, ale jak to nie? Możemy tylko kupić nasiona i nie możemy zachować ich, mimo że wiemy jak, bo należą do kogoś. Kobiety i wiedza, wartości, wizje i przywództwo mają kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju. Jest chyba dużo pytań, czy to jest coś innego, a może czat. Dobra, ja nie będę tam zaglądać. I tutaj też kobiety w kontekście tego, na jaką skalę zachodzą obecnie migracje, nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również z powodu głodu, z powodu konfliktów zbrojnych, które często motywowane są tymi samymi korporacyjnymi, są motywowane przez te same korporacyjne układy, powiedzmy. Kobiety są najbardziej narażone i tutaj też, tak Wojtek. Mamy pytanie tutaj od Ewy Furman. Czy znasz jakiegoś polityka w Polsce, który propagowałby i bronił te wartości, o których mowa? Jedyny polityk, z którym się zetknęłam obecnie, to jest poseł Jarosław Sachajko, który również był u nas na spotkaniu i potrafi wyrazić problemy drobnego rolnictwa w kontekście również potrzeb bardziej przedsiębiorczych form rolnictwa w spójny sposób i rzeczywiście on działa jakoś tak u podstaw, bo jest dobrze przygotowany merytorycznie do posiedzeń komisji rolnictwa, więc mi się i współpracuje przede wszystkim z Ekolandem, Stowarzyszeniem Rolników Ekologicznych, współpracuje z wieloma starszymi działaczami w Polsce na rzecz zrównoważonego rolnictwa i gospodarstw rodzinnych, więc myślę, że jest to, jeżeli kogoś miałabym wytypować, to chyba na razie widzę jego, a prawdopodobnie są też inni. I też ludzie... Jakie widzisz dalsze możliwości promowania i rozwijania tego ruchu w Polsce i czy liczysz na jakiś odzew i jak duży? Liczę na odzew, taki bardzo jestem ciekawa w ogóle odzewu. Myślę, że kiedy spotkamy się na myślę, że pierwszym krokiem jest udostępnienie wielu materiałów, które przybliżą temat. Krokami, które widzimy w Nieleni, to na forum będziemy mieć grupę roboczą odnośnie agroekologii. Myślę, że dwa aspekty w kontekście agroekologii, w których można coś zmienić, to pierwsze kontekst edukacji w zakresie szkolenia z agroekologii już w istniejących systemach i placówkach szkolenia z rolnictwa, ale też udostępnienia tej wiedzy w różnych oddolnych inicjatywach. A druga sprawa to są dotacje, czyli na co nasz budżet, nasze państwo przeznacza środki publiczne, jeśli chodzi same praktyki rolnicze. To powinno być też przedefiniowane. I też jednym z kroków, który gdzieś rozważamy w tej chwili, to jest, czy moglibyśmy przytulić do Stowarzyszenia Ekoland w jakiś sposób, na przykład na bazie deklaracji agroekologii, grupę rolników, którzy nie uważają się za konwencjonalnych, wręcz przeciwnie, uważają się za proekologicznych lub ekologicznych, ale nie są certyfikowani. Żeby stworzyć jednak tą sieć
gospodarstw, które wymieniają między sobą wiedzę, nastawione są na współpracę, są zainteresowane podejmowaniem tematów politycznych związanym z tym, jak w Polsce kształtuje się rolnictwo. To takie pierwsze moje myśli. I czemu chłopska w ogóle? Skąd ten powrót? Taki badacz, antropolog w sumie Van der Plock napisał niedawno książkę pod tytułem Repeasantization, czy New Peasantries, przepraszam, czyli nowi chłopi. I ta nowa tożsamość chłopska pojawia się w tej chwili prawie na całym świecie. Ja miałam takie doświadczenia w zasadzie początków tego, jak się pojawiała w Anglii, około 5-6 lat temu. Chyba w odzewie do tego, że właśnie rolnictwo ekologiczne staje się coraz bardziej skomercjalizowane, a jednak w tych prostych, tradycyjnych systemach, w tradycjach i dziedzictwie wielu praktyk po prostu życia na wsi, przetwarzania własnej żywności, produkowanie jej, działania sezonowo i tak dalej, jest ogromny zasób rozwiązań. I jeśli mówimy o chłopskiej, to również o właśnie tej relacji chłopa, powiedzmy człowieka, z ziemią. To chłop ma w deklaracji praw chłopskich mówi się, że chłopem jest każdy mały wytwórca, kobieta, mężczyzna, rybak, nawet pasterz, różne grupy zawodowe, ale osoba, która ma unikalną relację z ziemią. No i więc ta tożsamość chłopska pojawia się, ponieważ jest ogromna potrzeba zachowania i regeneracji tej tradycyjnej wiedzy. Niestety, ale demograficznie społeczeństwo rolników samych się starzeje. W Anglii średnia wieków to około 50 lat rolnika. W Polsce ten trend jest troszeczkę niższy, ale średnio niższy, ale zmierza w podobnym kierunku. Ludzie się wynoszą ze wsi, ale mamy też w sumie powrót do wsi, mamy powrót tych tradycyjnych technik do miasta, więc ja to raczej widzę jako taka możliwość redefinicji i ponownego wykucia tego, co to dla nas znaczy. Ale chłopska również ma zdefiniować agroekologię jako coś, co jest tożsame z tymi z oddolnymi ruchami społecznymi, na przykład z Lawiją Campesiną. To wyraża opór przeciw zawłaszczaniu agroekologii przez inne pojęcia, typu rolnictwo przyjazne klimatowi, czy bardziej naukowe podejście do agroekologii. Dobra, mamy 15 minut, więc teraz bym chciała powiedzieć, jak realizować tą agroekologię, jeśli chodzi o oddolną edukację, bo to jest temat, który jest mi osobiście bliski i chciałabym też udostępnić to doświadczenie, które miałam podczas Scoli Campesina, bo kto wie, może w przyszłym roku będzie ponownie i będziemy mogli kogoś wysłać z Polski, co byłoby super. Więc to międzynarodowe... Opowiem troszeczkę o tym i później przejdę jeszcze... Myślę, że to będzie szybkie, ale przejdę jeszcze do tych różnych form szkoleniowych czy oddolnej edukacji i pedagogiki w agroekologii. Więc to ja bym chciał się zapytać, czy na tym etapie są jakieś pytania do Joasi, czy jak sobie radzicie? Ktoś chciałby się jakoś wypowiedzieć? Przypominam, że jest możliwość na dole albo zadania pytania pisemnie. Można też wcisnąć guzik, łapkę w górę i możemy Wam udzielić głosu tutaj na forum. Także śmiało zachęcamy do zadawania pytań i do udzielania się. I pisania komentarzy. Wasze, tak, tak. Tak, przepraszam. Wasza wiedza i wasze pytania to są bardzo ważne tutaj, żebyśmy też wiedzieli, o czym mówić i co was interesuje. Ja też sobie zdaję sprawę, żeby słuchać mnie 1,5 godziny to jest bardzo długo, więc dziękuję za waszą cierpliwość. Więc Scola Campesina, nazwa hiszpańska, międzynarodowe szkolenie z agroekologii chłopskiej i zarządzania globalnego.
odbyło się w dwóch lokalizacjach i w Rzymie przez dwa dni i na gospodarstwie ekologicznym Biobagnolis w regionie Via Amerina. To jest jeden z biodystryktów czy bioregionów, czyli takich właśnie to jest takie zintegrowane podejście do tworzenia właśnie tej agroekologicznej sfery łączącej konsumentów, producentów, lokalną administrację. I wzięło w nim udział 20 uczestników. Tutaj to zdjęcie pokazuje, jak byliśmy w ONZ-cie, w FAO i mieliśmy praktycznie całodzienną dyskusję i prezentację od urzędników FAO, również od organizacji monitorującej wykroczenia w kwestii praw żywności FIAM. Tutaj nasz gospodarz Giancarlo oprowadza nas po swoim gospodarstwie. Ponieważ było nas 20 uczestników, tak naprawdę nie wszyscy dojechali, nasi uczestnicy z Indii nie dojechali, na przykład bo została im wstrzymana wiza, ponieważ stwarzali zagrożenie dla Unii Europejskiej, w skrócie. To się tyczyło ich działań politycznych, czyli to był też tak naprawdę akt takiej kryminalizacji, ich nieudostępnienia im dostępu do tego szkolenia. Natomiast mieliśmy całe dwa tygodnie były non-stop tłumaczone na cztery języki: hiszpański, francuski, włoski i angielski. Więc była to bardzo ciekawa wymiana. I kontynenty, które były reprezentowane, to właśnie Południowa Azja, Indonezja, Afryka, Południowa Ameryka i Europa. I metodologia szkoleń Scoli Campesina oparta jest na tym, co ruch La Via Campesina wypracował już w sieci kilkudziesięciu szkół Scola Campesina na terenie całego świata i różnych innych oddolnych form wymiany Campesino a Campesino, czy też peer-to-peer, farmer-to-farmer, horyzontalnej wymiany wiedzy między samymi rolnikami, która również uwzględnia naukowców czy centra badawcze. Pedagogika tych szkoleń jest też ciekawa. Na przykład w Południowej Ameryce opiera się na pracy, na pedagogice wyzwolenia Paulo Freire. U nas w Polsce, moim zdaniem, też trochę nasz Uniwersytet Ludowy jakby bazuje w swoim programie również na pedagogice wyzwolenia w jakimś sensie, ponieważ pedagogika Uniwersytetu Ludowego wyłoniła się z próby umocnienia ludności wiejskiej w Danii w tym, żeby mogli samostanowić i sami się reprezentować w procesach regionalnych, politycznych, mogli decydować o tym, czego się chcą uczyć itd. Nasza metodologia była podzielona na pięć typów wiedzy, przepraszam, pięć modułów. Jedna to było po prostu dzielenie się tym, co sami przywozimy z naszych krajowych kontekstów i tworzenie dla tego przestrzeni, więc robiliśmy studia przypadków, prezentacje o naszych działaniach. Dalej patrzyliśmy również na socjoekonomiczne aspekty systemu żywności, czyli bardziej teoretyczne, socjologiczne podejście, również patrzenie na dokumenty, jakie istnieją i na procesy polityczne, jakie zachodzą. Również był bardzo praktyczny aspekt tego, że pracowaliśmy na gospodarstwie, właśnie Giancarlo, ale też kilku gospodarstwach sąsiadujących. I mieliśmy sami wymiany wiedzy tutaj, gdzie to jest pokazane, a to zaraz będzie. Na przykład rolnicy z Indonezji pokazali nam, jak tworzyć kultury, makrobiotyczne kultury bakterii. Dalej terytoria i społeczności, czyli znowu troszeczkę wyjście w większą perspektywę i tutaj patrzyliśmy na to, jak tworzona jest lokalna polityka żywności w tym biodystrykcie, w bioregionie. Mieliśmy spotkanie z lokalnymi władzami i wzmacnianie samostanowienia i pozycji ludności chłopskich. Między innymi w tym module czy w tej formie pracy
już planowaliśmy, jak możemy zintegrować tą wiedzę i te doświadczenia, które zebraliśmy na potrzeby naszych matecznych organizacji. I jeśli chodzi o metody pracy właśnie i łączenie tej teorii i nauki, już o paru wspomniałam, to tylko powiem, że dla mnie niesamowicie ciekawym było to, że codziennie przez 2 tygodnie mieliśmy spotkania z 2 zewnętrznymi gośćmi. Byli to praktycy, eksperci tacy z organizacji pozarządowej, również aktywiści z różnych ruchów społecznych, dotyczących nasion, perspektywy feministycznej, organizacji rolniczych. I pokażę Wam tylko, jak wyglądał mniej więcej taki plan. Tutaj możecie zobaczyć, że było na przykład temat lokalna wiedza dla autonomii gospodarstw, gender i agroekologia, czyli rola kobiet w zmienianiu systemu żywności. Rural Extension dotyczył tego, jak właśnie wprowadzamy innowacje i dzielimy się horyzontalnie w taki open source'owy, można powiedzieć, sposób wiedzą. Mieliśmy FAO, czyli dogłębne poznanie instytucji ONZ-u i tego, jaką rolę pełni w systemie żywności, jak operować w tym paradygmacie praw człowieka, żeby przeforsować pozycję ruchów społecznych i stawiać czoła tej pozycji korporacji. Agroekologia i rynki, nasiona i bioróżnorodność, też niesamowicie ciekawa osoba, Guy Kessler z Francji, wieloletni hodowca i zwierząt, i nasion, niesamowite rozeznanie tego, co się dzieje na światowym rynku nasion, ale też w światowych organizacjach standardyzacji i patentowania. I tak dalej. Mieliśmy wspólne czytanie, teatr uciśnionych, prezentacje i również bardzo ciekawa forma, czyli raportowanie przez uczestników i robienie wprowadzeń. Czyli jeżeli mieliśmy gości, to oni nam coś prezentowali, mieliśmy pół godziny ich prezentacji, dyskusję, ale to my robiliśmy wprowadzenie, to my jakby wyznaczaliśmy, jaki będzie kształt tej debaty i to jest trochę duch tej całej agroekologii chłopskiej. O, już przejdziemy. Asiu. Tak, 5 minut. Dla osób, które byłyby zainteresowane takim szkoleniem, jakie są możliwości wzięcia udziału w takim wydarzeniu? Czy one są regularnie organizowane? Kiedy będzie najbliższe? Oraz drugie pytanie, czy to jest jednorazowy taki strzał, czy masz możliwość bycia w kontakcie czy jest jakieś forum stworzone do dalszej wymiany między uczestnikami takiego wydarzenia? To było pierwsze międzynarodowe szkolenie, będzie prawdopodobnie drugie. Super by było, jakby ktoś z Polski mógł pojechać, na pewno będzie to tylko jedna osoba, jeśli w ogóle, ale moja myśl na pewno po tym szkoleniu poszła w tym kierunku, żebyśmy sami zorganizowali takie szkolenia na gospodarstwach, na przykład 4 sezony takich spotkań, co 3 miesiące jedno, może w małej grupie, takiej 10-15-osobowej i na bazie tej metodologii sami się szkolili, bo nie ma co na takie szkolenia jeździć, możemy sami zapraszać, już mamy właśnie, sami widzimy, że to narzędzie webinariów, jak bardzo niedoskonałe jest, pozwala nam łączyć się też właśnie z takimi praktykami czy działaczami z zagranicy, którzy mogliby nam przedstawić tą perspektywę globalną czy międzynarodową, więc ja jestem bardzo podekscytowana możliwością współpracy z zainteresowanymi osobami w stworzeniu takiego programu. A jeszcze jedno było pytanie, Wojtek, ale nie wiem, czy już, nie, chyba ja go nie zapomniałam, chyba go nie zapamiętałam. A kontakt, jak utrzymujemy kontakt? To mamy WhatsAppa, całą grupą, więc jak tylko... Tak, czy to było jednorazowe? Czy jednorazowe. Możecie sobie zadawać jeszcze pytanie. Jesteśmy w kontakcie, ja czy się czuję w kontakcie, mamy WhatsAppa i co chwilę coś przychodzi... albo o wydarzeniach, albo o inicjatywach, które robią, albo o protestach, albo teraz za kilka dni powinien się pojawić filmik, dokument właśnie tego szkolenia, więc też będzie można
jakby poznać uczestników i to, co wnieśli. Więc jesteśmy w kontakcie, tak. Ale było to jednorazowe, bo być może już się nigdy nie spotkam z niektórymi osobami. Tak już jest. Dobiega nasz czas końcowi. To chyba tu możemy skończyć. Czy chciałabyś jakoś podsumować, chciałabyś jakoś w dwóch słowach podsumować swoje wystąpienie, a ja zaraz powiem jeszcze o nadchodzących wydarzeniach i webinariach. Tak, a możemy też wszystkich zrobić jako panelistów, to wtedy się zobaczymy. To może być trochę skomplikowane, bo jest nas 15 osób w tej chwili. Nie, wiem, że to jest skomplikowane, ale się uda. Dobra, chwileczkę. Znaczy moja konkluzja... No, to, może ja najpierw powiem o webinariach. Super, powiedz o webinariach. A potem zrobimy to uwspólnienie. Ale powiedz konkluzję. A, mam powiedzieć konkluzję? To tu ci wrzucam link, info o webinariach kolejnych. Moje wrażenie jest takie, że potrzeba edukacji politycznej przede wszystkim. Ja to widzę na swoim doświadczeniu, że te procesy, o których mówimy, są złożone. To jest pierwsza rzecz. Druga, że potrzeba nam bezpośrednich kontaktów i wzmocnienia takiej kultury samokształcenia i w ogóle inspiracji do tego, bo mamy pomiędzy nas wszystkich mamy tutaj kilkadziesiąt książek wiedzy. To jest niesamowite i jeżeli będziemy myśleć w tym nurcie i będziemy również dzielić się tą wiedzą już na konkretnych przykładach, czy to naszych gospodarstw, czy polityki żywności, czy polityki rolnej. Będziemy wspólnie podchodzić do tematu i krytycznie go analizować. Ale wydaje mi się, że moja główna refleksja to jest, że potrzebny jest kontakt osobisty. Cieszę się, że dzisiaj mieliśmy okazję się spotkać na webinarze, że w sumie mnie widzicie, ja zaraz zobaczę. Myślę, że to jest ten krok do przodu. Ja jestem coraz bardziej, czuję coraz większy entuzjazm w związku z rozwojem tej relacji Ekolandu, Lewia Campasina, Nieleni z forum i to, co forum nam może przynieść w rozmowie i we wspólnym przyjrzeniu się, we wspólnym zdefiniowaniu tego, czego chcemy, używając tej inspiracji tego, co się dzieje na świecie i tego, czego potrzebujemy w Polsce. Nie musimy nic kopiować, ale możemy się bardzo inspirować i wzbogacać wymianami międzynarodowymi. Mowa oczywiście o pierwszym forum suwerenności żywnościowej w Polsce, które odbędzie się między 25 a 28 stycznia nadchodzącego roku, także już za miesiąc z kawałkiem. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Na stronie Nieleni Polska można się zarejestrować do uczestnictwa. A ja chciałem Was zaprosić na następne webinaria. Asiu, czy mogłabyś udostępnić jeszcze raz ten slajd? Tam są tak ładnie wszystkie... Mhm. Na jednej stronie pokazane. Zaraz po nowym roku, w środę 3 stycznia, będzie webinarium Chłop Rolnik, kim jest ten, kto nas żywi. Parę dni później, w wtorek 9 stycznia, będzie webinarium o Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym. Później w piątek 12 stycznia o bezpieczeństwie żywnościowym i bezpieczeństwem żywności w kontekście zmian klimatycznych i polityki rolnej w Europie. 16 stycznia będzie permakultura i suwerenność żywnościowa, a ostatnie webinarium w środę tuż przed Forum Suwerenności Żywnościowej będzie o postwzroście, takim dosyć młodym ruchu krytykującym globalizację.
Także serdecznie Was zapraszam na te wszystkie webinaria, które jeszcze zostały w tej serii. A ja teraz wszystkich... Dziękuję Wam bardzo. Chyba będziemy kończyć to spotkanie, bo fajnie Was zobaczyć. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Przez praktycznie całe pół godziny 15 osób uczestniczyło w tym webinarium, więc bardzo się cieszę, że było takie zainteresowanie i wytrwałość, żeby no wszystko komputera. Zapraszamy Was na kolejne webinaria i miłych świąt i odpoczynku dużo. Spokojnych świąt wszystkim. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Cześć.